Ragu to włoska mięsno-pomidorowa potrawa, która ma wiele odsłon. Dzisiaj przyrządzę ją na bogato. Z żeberkami, dużymi kawałkami wołowiny, kiełbaskami, a wszystko podam na makaronie tagliatelle. I właśnie od mięs zaczynam swoje przygotowanie. Żeberka kroję na kawałki z jedną kostką. Wołowinę, ja użyłem wołowiny zrazowej, ale równie dobrze może być to udziec albo nawet pręga. Kroję na grube kawałki. Mięsa umieszczam w miseczkach i podobnie przyprawiam. Solą, pieprzem, oliwą z oliwek i nacieram. Robię to zarówno z żeberkami, jak i z wołowiną. I odstawiam na 20 minut, żeby przyprawy się ze sobą połączyły. A po więcej naszych ciekawych przepisów zapraszam Was do czwartego oglądania naszej strony www.kulinarnotv.pl. Wracam do potrawy. Mięso już przyprawione, więc można smażyć. Wrzucam do dużego garnka zarówno żeberka i wołowinę na oliwę z oliwek i chwilę przesmażam. W każdym ragu nie może zabraknąć cebuli. Nie zabraknie jej w tym. Cebulę kroję na pół plasterki i dorzucam do smażącego się mięsa. Wszystko dokładnie mieszam. A kiedy mięso zacznie się porządnie rumienić z każdej strony, dolewam czerwonego wina. Ja dolewam go dosyć sporo, ponieważ go uwielbiam. Pamiętajcie, żeby używać takiego wina, jakiego zwykle pijecie. Najlepiej wcześniej kieliszek wypić. Mięsko nam się wspaniale dusi i chłonie smak wina, to czas na pomidory. Kroję je w cząstki. I dorzucam do reszty składników, ale żeby wzmocnić smak pomidorów, dodaję jeszcze dwie puszki pomidorów pelati, które mają zdecydowanie intensywniejszy smak i aromat. Mieszam wszystko jeszcze raz dokładnie i zaczynam duszenie. W międzyczasie zgrilluję kiełbaski, białe, cienkie. Układam na grillowej patelni, po chwili obracam i mam już gotowe. A nasze ragu w tym czasie przyprawiam z solą, pieprzem i dolewam troszkę bulion wołowego. Mieszam i duszę pod przykryciem około 2 godzin. I wracam do kiełbasek. Kiedy mi się już ładnie zgrilluję z każdej strony, wkładam je do sosu i duszę sosem razem przez ostatnie pół godziny. Dorzucam jeszcze całe ząbki czosnku. Dodadzą bardzo dużo smaku naszej potrawie, a później będą się wspaniale rozpływać. Ragu mam już gotowe, więc czas szybko na makaron. Używam świeżego tagliatelle. Gotuję go przez niecałe 3 minuty, żeby koniecznie pozostał al dente. Wykładam na talerz i na wierzch układam kawałki mięsa, wołowinę, żeberka, ale także kiełbaski. Całość polewam wybitnym, gęstym, pełnym smaków sosem. Jeszcze na wierzch kilka listków świeżej bazylii i zaraz zaczynam swoją niebiańską ucztę, która do dietetycznych należeć nie będzie, ale co tam, dla takich chwil naprawdę warto żyć. Przekonacie się i Wy o tym, koniecznie robiąc te ragu w domu.